Cześć, witajcie. Dzisiaj bierzemy na tapetę M5 F90 z USA, więc co robimy? Konwersja USA, uprogramowanie wymienionych modułów, bo no to miało jak to większość aut z USA przygodę i tutaj w tym przypadku dość drobną aktywację, co się da w tym aucie, aktualizacja map z USA na Europę plus język polski samej nawigacji, to robimy. Niestety przez swoją głupotę usunąłem część materiału, to tak zaczynamy gdzieś tutaj. Z 1/3 gdzieś mi po prostu przez przypadek usunąłem, już nie da się tego przywrócić, więc tutaj zaczynamy od programowania modułów, które były dokładane, w sensie były wymieniane, więc czujniki radarowe, czujniki cofania, kontroler też od nawigacji szwankowo, więc też postanowiłem go przeprogramować i w dalszej kolejności sterowniki lamp. Lewa lampa była wymieniana, więc tutaj chcę ją też zaprogramować prawą przy okazji, więc po tych czynnościach przechodzimy do listy, zobaczyć co auto jeszcze tam dalej boli. Było dość dużo ingerencji, odpinania akumulatorów, modułów, więc błędów będzie zapewne od groma. Jest 164, więc wywalamy, to nie ma co tutaj na razie nad tym dywagować, zobaczymy co auto, z czym auto do nas wróci. 4, 5 błędów, więc całkiem spoko. Wyposażenie samochodu, no CarPlay, przetwarzanie języka dodane, system rozpoznawania znaków dodane, to było w tym, oprócz niestety tej części filmu, której tutaj Wam nie pokażę. Wersja Competition, czyli FSC na Competition, żeby odblokować moc. Co do błędów, to tak jak widzicie, brakuje jeszcze poduszki kierowcy, zbyt niskie napięcie, to pikuś i błędy sale. Da się to dopiero wykonać po pojeżdżeniu trochę autem, tak jak procedura przy tym błędzie nakazuje. Sprawdzałem oczywiście wszystkie światła, wszystko śmiga, niemniej jednak na wszelki wypadek chcę jeszcze zrobić ten przebieg referencyjny lamp, żeby upewnić się, że wszystko jest ok. I zrobimy i odczytać z lewej lampy, czy wszystko jest ok. Tak samo wywołać w prawej przebieg referencyjny. Co do aut z USA, to moje zdanie jest takie, to jest przynajmniej czysta sytuacja. Jeśli jest kupowany na aukcji, to wszystko widzicie, co się z nim działo, jak wyglądało. Jeśli macie czas i pieniądze na to i chęć przede wszystkim, no to moim zdaniem auta z USA są jak najbardziej spoko opcją. Wiadomo, każdy ma swoje podejście. Ja na pewno tutaj nie jestem po tej stronie barykady, że auta z USA to zawsze szroty. No niestety z mojej pracy z tymi autami to te auta z Europy, te nasze perełki, no czasami są zabójczymi szrotami w mojej opinii, ale to nie o tym film. Każdy wybierze jak chce, co chce. Niestety tutaj przy próbie połączenia CarPlaya troszkę nawigacja szwankowała, znaczy nawigacja no, nie działało to połączenie, więc padło na aktualizację jeszcze oprogramowania NBT do najnowszego. No i sama ta procedura trwa, jak widzicie, 40 minut, później zakodowanie, jeszcze raz przywrócenie CarPlaya i wrzucenie map, żeby tu wszystko było ok. Ja już to wiem, że to akurat pomogło, rozwiązało tą sytuację z tą jednostką i wszystko było cacy. Tutaj widzicie samą aktywację, później przeniesienie kodu FSC na pendrive z mapami, podpinamy pendrive do auta i wszystko działa. Po tej usłudze, czy o każdej innej konwersji, można to wykonać w pełni zdalnie. Jest wiele opcji. Mogę użyć waszego komputera, zainstalować niektóre programy, albo wysyłam komputer swój za kaucją, korzystam z niego, możecie sobie go wtedy zostawić, albo odsyłać i oddaję wam kaucję. No tutaj miałem przyjemność poobcować z tym autem, więc całkiem fajne doświadczenie, jak z każdą M-ką. Posłuchać, przejechać się nią kawałek, jak najbardziej in plus. Więc w razie pytań zapraszam, w razie wątpliwości co i jak, albo chcecie coś sprowadzić, też chętnie Wam pomogę odpowiedzieć, co tutaj będzie. Trzymajcie się, hej.